Czarnuszka siewna, inaczej czarny kminek, dzięki swoim właściwościom jest ceniona już od czasów Egiptu. W grobie samego faraona znaleziono dzbany z tymi właśnie nasionami. Bardziej bliskie nam opisy czarnuszki możemy znaleźć w Księdze Izajasza. Nasiona czarnuszki dla Hebrajczyków były równie ważne co jęczmień czy pszenica. Zagłębiając się w liczne badania i publikacje na jej temat, wiemy już, że mieli ku temu wyraźne powody. W wielu badaniach z użyciem nasion czarnuszki wyizolowano i odkryto dużą ilość związków aktywnych, m.in. białka o dobrym profilu aminokwasowym, a także alkaloidy, saponiny, flawonoidy i olejek eteryczny. W nasionach tych znajdziemy wiele nienasyconych kwasów tłuszczowych, a także kwasy nasycone i ponad 100 biologicznie aktywnych związków, które pozytywnie wpływają na nasz organizm. Dodatkowo zawiera również witaminy, takie jak A, B1, B3, B6, E, F i biotynę i wiele związków mineralnych. Na całym świecie szeroko bada się związki pochodzenia naturalnego pod kątem leczniczym. Wiele leków opartych jest na bazie roślin. Czarnuszka siewna również badana była przez niezależne grupy specjalistów w związku z jej szerokim działaniem prozdrowotnym na organizm człowieka. Właściwości czarnuszki. Wsparcie układu odpornościowego. Jako silny przeciwutleniacz i źródło witamin B oraz kwasów, czarnuszka wspomaga układ odpornościowy, zwiększając jego możliwości bez jednoczesnego wywoływania reakcji odpornościowej na zdrową tkankę w organizmie. Popularny portal naturalnews.com nazywa olej z czarnuszki najważniejszym olejem, jaki możesz dodać do swojej diety. W swojej publikacji opisują badania przeprowadzone w Panamie, które wykazały poprawienie systemu odpornościowego aż o 72% w ciągu zaledwie 4 tygodni stosowania czarnuszki. Cukrzyca. Czarny kminek pomaga również w regeneracji komórek trzustki. Nasiona te poprawiają tolerancję glukozy ze zbliżoną skutecznością do metforminy, czyli jednego z najczęściej przepisywanych leków przy cukrzycy typu drugiego. Czarnuszka nie powoduje przy tym działań niepożądanych, występujących przy wykorzystaniu tego środka, a obejmują one wzdęcia, zaparcia, ból brzucha, mięśni, metaliczny posmak w ustach, problemy z paznokciami, zgaga i ból głowy. Ponadto, jak wykazało wiele badań, stres oksydacyjny może zmniejszać skuteczność komórek trzustkowych, odpowiadających za produkcję i uwalnianie insuliny, co powoduje rozwój cukrzycy. Czarny kminek przyczynia się do zmniejszenia stresu oksydacyjnego, czyniąc go bardzo dobrą terapią uzupełniającą w przypadku cukrzycy typu drugiego. Bóle gardła. Czarny kminek zmniejsza ostry ból gardła, wywołany wirusowym zapaleniem migdałków przy podawaniu w postaci kapsułek. Wątroba. Czarnuszka wspiera także jeden z najważniejszych organów w naszym organizmie, czyli wątrobę. Niemalże każda z toksyn, która dostaje się do naszego organizmu, musi być przetwarzana przez ten organ. To bardzo odpowiedzialna rola, dlatego też należy o nią dbać. Ten organ również z pewnością skorzysta z właściwości antybakteryjnych i oczyszczających. Poprawa trawienia. Ponoć sam Hipokrates używał oleju z czarnego kminku do poprawy trawienia i zmniejszenia wzdęć i gazów. Z racji swoich właściwości antyspazmatycznych na mięśnie gładkie jelita, czarnuszka okaże się świetnym sprzymierzeńcem, jeśli cierpisz na zespół jelita drażliwego. Skóra. Czarnuszka ma również bardzo dobre właściwości kojące i regenerujące uszkodzoną skórę na wskutek np. oparzeń słonecznych. Przyspiesza ona proces gojenia, łagodzi ból i nawilża.